Dzień dobry, cześć, Szymon, wasz rezydent Itaki. Właśnie przyjechałem na lotnisko w Hani, na Krecie, żeby odebrać naszych nowych gości, którzy właśnie przyjeżdżają na wakacje, ale chciałem zrobić ten króciutki film, żeby pokazać wam tutaj, jak jest bezpiecznie, jak Grecy odnieśli się do tego, do sytuacji covidowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę, że w hali przylotowej jest pusto. Nikt nie wchodzi, kto nie jest tutaj, nie wiem, pracownikiem, nie jest podróżnym i tak dalej, więc osoby trzecie nie wchodzą na lotnisko. W moim tle możecie zobaczyć przechodzące tam pielęgniarki, pana doktora, ponieważ oczywiście służby medyczne cały czas są tutaj na miejscu. Wszystko jest non-stop czyszczone, dezynfekowane, więc jest tutaj naprawdę świeżo i przede wszystkim bardzo, bardzo czysto. Miejsca, jak widzicie, wszystkie są przygotowane, żeby podróżni mogli siąść w odpowiednich dystansach od siebie. Ta sama sytuacja wygląda przy wylotach. Wszyscy zachowują bezpieczny dystans między sobą. Wszystko jest tutaj nadzorowane, kontrolowane. Jak widzicie, bez maseczki nikt tutaj nie wchodzi, więc myślę, że każdy z was przyjeżdżający na wakacje może się czuć bezpiecznie, bo jeśli chodzi ze strony czy naszej, tu i takowej, czy ze strony greckiego rządu, wszyscy zrobili co tylko mogli, żeby nas wszystkich możliwie zabezpieczyć w tej sytuacji dziwnej, koronawirusowej, przed jakimikolwiek dziwnymi przygodami, więc nie bójcie się, zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas na wakacje, na pewno wszystko będzie tak, jak być powinno. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, do zobaczenia na Krecie w Grecji. Dzień dobry, witam was serdecznie, a właściwie witamy. Witamy. Szymon i Taka, Monika, Przemek, nasi goście. Dopadłem ich w hotelu Sirius Village, jesteśmy na Krecie i chciałem was zapytać o taki drobiazg. Nowe procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19. Zachowanie dystansu, podczas posiłków wydawane jedzenie, a nie serwujemy go sami, ale formuła inkluzywna jak najbardziej działa. Chciałem was zapytać przede wszystkim, czy czujecie się podczas wakacji bezpiecznie? Mówimy tutaj oczywiście o względach tych covidowych, które teraz mamy na sytuację, więc chciałem was o to zapytać. Widzę kiwanie głową. Czujecie się bezpiecznie? Drugie takie pytanie, które chciałem wam zadać. Czy w jakikolwiek sposób odczuliście jakby dyskomfort związany z tym, że posiłek podaje wam kelner, a nie bierzecie go sami, albo że na przykład przy recepcji, przy meldowaniu trzeba zachować dystans przed osobą przed nami, albo na lotnisku? Czy w jakikolwiek sposób odczuliście jakieś niedogodności dla was jako gości, jako ludzi, którzy przyjechali sobie na wakacje, związanych z tym, że ta sytuacja się dzieje? Nie, czujemy się bezpiecznie. Czujecie się bezpiecznie, jest, bardzo fajnie. Jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane, także naprawdę polecamy ten hotel i bardzo się cieszę. Jesteśmy w hotelu, jeszcze raz podkreślę, Sirius Village, ale to nie tylko w Siriusie tak jest, bo we wszystkich hotelach tak jest, bo my, nie tylko ze strony Itaki, ale także ze strony wszystkich hotelarzy, ze strony greckiego rządu, dbamy o to, żebyście czuli się przede wszystkim bezpiecznie, żebyście mogli wypoczywać. Czy możemy wspólnie zaprosić gości na wakacje tutaj? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, zapraszamy. Także serdecznie zapraszamy do hotelu Sirius Village, jak i również do innych, bo jest tutaj naprawdę super i nie ma się czego bać. Super, bardzo się cieszę, więc jak widzicie, bezpieczni goście, jesteśmy wszyscy razem bezpieczni, bawimy się, wypoczywamy przy pięknej pogodzie, wystarczy spojrzeć na niebo za naszymi plecami, żeby przekonać się, jak piękna, zachęcająca pogoda jest do tego, żebyśmy razem wszyscy wspólnie wypoczywali. Tak. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję i wam. Do zobaczenia. Pa. I do zobaczenia na Krecie.